Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z The Walking Dead. Tym razem już będę nagrywać córkiem, więc nie będę się z Wami witać w tym materiale, który podzielę na odcinki. To jest moje ostatnie witanie się do końca tego epizodu. Idziemy dalej, bo znowu będę pieprzyć jakieś głupoty. Ale pierwszy odcinek mi przyniósł od groma emocji, naprawdę. Zresztą teraz też wygląda, że będzie ciekawie. O, czapki nie zgubiła, jak dobrze. Wody się opiłaś, co? O rany, młoda. Masz zdjęcie, obrazek i zapalniczkę. Nie za dobrze, co? Co my tu mamy? Jakąś łódź? No to wygląda, co? No, jakiś dziecięcy obóz. Okej. Idziemy dalej. Dobra. Nie ma co. Jesteś silna. Dasz radę? Nie dasz rady. A może? O, rany, dziecko. Nie bym chciała tak potrafić. No, prawdę powiedziawszy, musiałam trochę poćwiczyć, to bym potrafiła. Ale jestem kraczem. Krista, are you there? Oj, nie sądzę, moja droga. Raczej odpłynęłaś. Kawałek wystraszył mnie ten ptak. Ta wrona. Okej. Dobrze, że jesteś martwy. Naprawdę martwy. Jakiś grób. Może tu są albo byli ludzie. A ty masz niesamowity kolor oczu, dziecko. I tyle? Nic więcej tutaj nie znajdziemy? Ale się to popieprzyło. Co prawda z 2 lata się z nimi trzymałaś, przynajmniej z Krystą. Idziemy. W takim razie. Dalej. Przydałoby się jakąś cywilizację znaleźć, co? Chociaż mi to nie za dobrze wygląda. No. Ostrzeżenie przed zwierzętami. O nie, to jest wciąż dość mała dziewczynka. I może się bać. Nie wiem, ile ty masz? Z 9 lat, młoda? Coś koło tego. Może 10. Kurczę, nie pamiętam, ile miałaś w pierwszej części. Ale nie za duża byłaś. Teraz też jesteś nie za duża. Kochana, to tylko las. Naprawdę. Dasz sobie radę. Chociaż w sumie ja w jej wieku też bym była spanikowana. Biorąc pod uwagę to, że mogą się tu jeszcze zombie kręcić. Cholerne ptaki. No i co? Nie za bardzo się skradasz, jeśli chcesz się skradać.
A cóż my tu mamy? To wygląda na jelenia? Nie, pies. Cześć, psie. O. It's okay, boy. It's okay. A. Mogę cię pogłaskać? Aha. Okay. You don't like that. Got it. Bo psa się nie głaszcze po głowie obcego, tylko po szyi. Jeśli nie wiecie dlaczego, moi drodzy widzowie, to sami się poklepcie po głowie albo poproście kogoś, żeby was poklepał po głowie. To zrozumiecie. Ha. Hey, what'd you find, boy? Where are you going? Dobra, idziemy za psem. Prawie jak Alicja w Krainie Czarów. Tylko tam był królik. No cóż, tutaj królika prawie zjadłaś. Hello? Błagam, niech temu psu się nic nie stanie, bo ja już go kocham. But you never know. No. Let's look around for some food. Dobry pomysł. Okej. Zajrzyjmy tutaj. No. Już rozumiem, dlaczego się tu trzymaliście. Znaczy, dlaczego się tutaj ten pies trzymał. Tu nic nie ma. Zajrzymy sobie tutaj. No rany. Lalka. W ogóle zabawki. Pusta puszka. Empty. Better keep looking, boy. Nie lubię tych. It's not much of a tent anymore. I bet scavengers tore it apart. Nie lubię namiotów w takich grach i filmach i w ogóle, bo zawsze coś może tam siedzieć. Think anyone's been sleeping in here? I can't tell. Maybe we better not wait around to find out. No, raczej dawno tutaj nikt nie mieszkał. Frisbee. Hey, wanna play? Wanna play catch? Okay, bring it back. Good boy. Good boy. Rzućmy jeszcze raz, a co? Czemu by nie? Trochę się boję, że to zły pomysł. I bet you miss this. I sure do. Co? Możemy dalej tylko rzucać ten frisbee? Czy tutaj jeszcze jest coś do znalezienia? Hey boy, what's the matter? A, jednak. Coś tu się jeszcze dzieje. Shh, we have to be quiet. Hej, hej. It's okay. He's dead. Jeszcze nie. Look, you can see the bite. Looks like he tried to cut it out. But that never works. Ever. It's okay. We're smart. He's not. We're smarter than all of them. Bierzemy. Bierzemy. Ostrożnie.
Klem, spokojnie. Jesteś szybsza. On nie żarł od dawna. No, trzeba coś z nim zrobić. Cóż, nie wiemy. Chyba zostaje nam tylko to. Stand back, okay? O, rany. Jeszcze raz, popraw. Wiem. Wiem, kochana, wiem. To nie jest nic przyjemnego. Nie dziwię ci się. Ale wolisz, żeby się nie wydostał i nie poszedł za tobą, prawda? Ja też wolę, żeby za nami nie poszedł. O, chyba się udało. See, we just have to stay out of their reach. Weźmiemy nóż najpierw. Może się nam przydać. No, dobra, dziewczyna. Pretty sharp. At least we found something useful. We won't go another night without food, okay? A kieszenie? A ja chcę przeszukać jego kieszenie. Na przykład. Nie mogę. Bez nadzieja. O! Cóż my tu mamy? Grilla! Super. O! No food here either. Myślałam, że chociaż przyda się do gotowania, wiecie, można do pieczenia czegoś, można zakryć go. Kosz na śmieci. Co prawda... Nie. No nie wiem, moja droga. Możesz się pochorować, chociaż pewnie jadłaś takie dziwne rzeczy przez ostatnie 2 lata, że twój żołądek jest odporniejszy, co? O, pełna puszka. Oh my God. Thank you. Widzisz? Look, a can. No. Let's see what's inside. A, coś przyjemnego wreszcie. Też i tak domyślam się, że do czasu. Please don't be bad. Dajesz, dajesz. Tylko nie zrób sobie krzywdy, tak? To jest ostry nóż. Thank God. Podzielisz się? Podziel się. I guess you're pretty hungry too. Here you go. Oh, ty. O cholera. O szlak. No to mi nie wyszło. Here you go. Nie spodziewałam się tego. Szlak by to. Here you go.
Hey, don't eat it all. Kurna. Cofnij się. O szlak. Tego to ja się nie spodziewałam. Jak ręka klem. O Boże. Nie mogę go tak zostawić. Kurna. Jestem jednak głupia. Biedny pies. Jezu. Biedna Lena. Jak mogłam się dać tak głupio ugryźć? Żeby doszło do tego. Klem, bidulo. Przepraszam, że ci na to skazałam. Dziecko. Przepraszam. Czuję się teraz cholernie winna. To idiotyczne, ale... Ale tak jest. Co się dzieje, młoda? O-o. O szlak. No, będzie trzeba zwiewać. Nie będzie to proste. O rany. Nie damy mu się. Nie damy mu się. O! Dziękuję. I'm out. Grab her. Let's go. Come on, kid. We gotta get. No, no dobrze. Jacyś rozsądni ludzie, nie ci, co wpadli na Krystę. No to tak wydaje mi się, że nasz nosiciel jest całkiem przystojny. O Boże, naprawdę nie jestem za mądra. Yeah, we're good. Hey, you all right? Yeah. I think so. Będą problemy z tym ugryzieniem psim, co?
Będą myśleli, że to ten. Szwendacz. What are you doing out here? Where are the people you're with? There's no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. My friend and I got attacked. Hmm. These folks mentioned what they were after? They might have just wanted food. We were cooking some sort of weasel. Łasice! Nie je się łasic. Nie ze mną. They didn't mention any names, right? They weren't searching for anybody? Nie. Żebyście komuś uciekli. Luke. Hey there. Hi. I'm Clementine. It's nice to meet you, Clementine. But for now, we're gonna take you back to our group. Okay, we got a doctor with us and you look like you could use some help. Oh, Jezus. What is it? Wiedziałam. She's been bit, man. Fuck. Fuck. What are we gonna do here? No, it was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. We just saw you with those lurkers back there. No, just look at it, please. Yeah, and have you sink your teeth in a Pete's neck? No way. Why am I the one? Because I don't know a dog bite from a mosquito bite from a lurker bite, man. It's not. All right. Let's see it. Whoa, hey, watch yourself. Okay. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? Ale dzieciu. See? Is it like she says? To nie wygląda na ugryzienie. Well, could be a dog. Hard to say. Człowieka. Trochę za szerokie. Where does dog go? The one that did this. What does that matter, Pete? Serious? I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? I don't know. It attacked me. Still, you don't kill dogs. To trochę bardziej skomplikowane, Luke. A już cię lubiłam. Clementine? Yes? You telling us the truth? You looked me in the eyes when you answered. Yes. All right, Clementine. That's good enough for me. Well, what else was she gonna say? I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me. You don't always beat me yet. All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. No cóż. Nick ain't gonna like this. Not with what happened. You don't have to remind me of that, boy. Right. Sorry, sir. Oh. Sir? Okej. Ciekawe stosunki. Czy tylko ja mam skojarzenia? Kurna. Powinnam zacząć nagrywać wieczorami, bo wtedy jestem zdecydowanie bardziej wygadana i trochę mi bardziej odpierdala. Well, you better be fine, because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about. No. Chyba będziesz musiał ją nieść, Luke. Co już nie jadło od ładnych dni, paru. Rebeka. She already told us that she and her friend were attacked. Then she was bitten by a dog. What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. Dog bite my ass. I need a dog. Keep your finger off the trigger, boy. Whoa, what the you fuck? You idiot! Every lurker for 5 miles probably you're heard. The one telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? I just need a doctor. And then I'll go. I don't want my arm to get infected. None of us want to get infected. That's the point. We got a doctor right here, okay? He'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Trochę straszny ten doktor. Clem. It's okay. Go ahead, he's a doctor. Luke.
Ale ty się zmieniasz, kurna. Damn, that must have hurt. Whatever it was, it got you good. No. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. Yeah. Yeah. I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. It won't do any good. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. I would, if it means saving her life. Then what? How would we know? Oh, tak. Smutne oczka, to zadziała na niego. I'm on your side, kid. No need for a guilt trip. Who's she? Sarah, what I say? Stay inside. Drugie dziecko. Tak. Tak. Jak fajnie. Really, really hurts. And it's only gonna get worse. A dog, you say? Do you think it could have had rabies? Out here? Who knows? Right now, that's the least of your concern. Look, I may be in the minority here, but my gut tells me she's telling the truth. It probably is just a dog bite. Probably. To nie wygląda na ugryzienie człowieka. So, on ją złapał bokiem, tak? I tu są zęby na ręce, wiecie. Wzdłuż. Pokazuję wam właśnie. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. Jeśli wda się zakażenie. What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by. Alvin, please. But yeah, we can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it and stitch it up for you in the morning. Przez noc może się wdać zakażenie. Świetnie. I'm sorry. It's the best we're gonna get. Przynajmniej jej nie zastrzelili. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. This is just a waste of time, you'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the shed. My arm really hurts. I don't know what to tell you except hold out the best you can. We'll see what we can do in the morning. If I make it until then, maybe you could get me some supplies? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Look. Mamy takie ładne oczka, no wiesz. Chyba złą osobę wybrałam. Dobrze, miejmy nadzieję, że jej się nie pogorszy. Bo byłoby źle.